Jeśli masz jakieś swoje znalezisko, to wyślij mi je w wiadomości prywatnej na moim fanpage'u. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Siemanko, z tej strony Fischl, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku ze znaleziskami widzów. Trochę tej serii nie było, więc najwyższa pora na powrót, a zaczniemy od fanarta, którego podesłał mi Max Gawliczek. Bardzo dziękuję, a jeśli Wy macie jakieś fanarty dla mnie, to wstawiajcie je na grupkę YouTube Fischla i będę je pokazywał na początku filmów. A teraz, miłego oglądania. Mateusz Mońka. Rozpoczynamy od znaleziska Mateusza, który to podesłał mi wrak samochodu, na który udało mu się natrafić. Jest to prawdopodobnie samochód marki Ford, a znalezisko jest jak najbardziej ciekawe. Kacper Szewczyk. Kolejne odkrycie, które chcę Wam pokazać, należy do Kacpra. W wiadomości prywatnej na fanpage'u podesłał mi on ciekawe i dość przerażające znalezisko, na które natknął się nieopodal rzeki. Mowa mianowicie o kościach i skórze jakiegoś zwierzęcia. Patryk Popanda. Następne znalezisko to coś, na co natknął się Patryk wraz ze swoimi kolegami. Chodzi mianowicie o wrak samochodu oraz stary dziecięcy rowerek. Darek Filarowski. Drugie miejsce w dzisiejszym odcinku zajęło odkrycie, które jest dość tajemnicze. Natknął się na nie Darek, a mowa o głowie lalki nabitej na kij. Sam Darek napisał mi, że czuł się w miejscu znalezienia dość dziwnie. Alan Tymura. Pierwsze miejsce zajęło znalezisko Alana, który natknął się na nie będąc na Krecie. Był to mianowicie wrak samochodu, który znajdował się na skarpie. Także w dzisiejszym odcinku było dość dużo wraków samochodów, no ale tak się po prostu złożyło. Ja dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zapomnijcie o strzeleniu lajka, a także zostawieniu po sobie komentarza. Widzimy się już niedługo, miłego dnia i cześć!